Witam wszystkich z tej strony PL Informatyk. I dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak wyłączyć automatyczne pobieranie aktualizacji. A więc tak, wchodzimy do Start, panel sterowania. Jeżeli mamy ustawienie na duże lub małe ikony, klikamy tutaj Windows Update. Jeżeli natomiast mamy ustawienie domyślne, czyli kategorie, wchodzimy w system i zabezpieczenia oraz Windows Update. Następnie w lewym menu znajdujemy Zmień ustawienia i wybieramy Nigdy nie sprawdzaj, czy są aktualizacje. Jest to, jak widzicie, niezalecana opcja. I też nie widzę zbyt wielu powodów, dla których mielibyśmy to robić. Ja osobiście zawsze mam ustawione wyszukaj aktualizacje, ale pozwól mi wybrać, czy je pobrać i zainstalować, ponieważ lubię przed instalacją aktualizacji sprawdzić, co mi się instaluje. Jest też opcja pobierz aktualizację, ale pozwól mi wybrać, czy je zainstalować. No, nie widzę sensu, po co mam pobierać wszystkie aktualizacje, a potem wybierać, skoro mogę wybrać aktualizację i dopiero potem pobrać te wybrane. Zalecaną opcją jest zainstaluj aktualizację automatyczną, jednak ja z niej nie korzystam. Tak, dlaczego tą opcję? Jedźmy dalej. Wybieramy to, dajemy OK. Niestety to spowoduje, że nam wyświetli się tutaj błąd. Żeby go wyłączyć, wchodzimy w centrum, w centrum akcji i klikamy wyłącz komunikaty dotyczące funkcji Windows Update. Wtedy ten krzyżyk nie będzie tutaj widoczny. Jednak to jest tylko powierzchniowe wyłączenie aktualizacji. Nie wyłącza to całkiem procesu Windows Update. Aby wyłączyć całkowicie tą usługę, wejdźmy do panelu sterowania. Przełączę sobie na duże ikony, ponieważ tak jestem najbardziej nauczony. I wybieramy stąd narzędzia administracyjne. Następnie usługi. I w tym oknie znajdujemy usługę Windows Update. Windows Update jest. Zatrzymujemy tą usługę i w typie uruchomienia dajemy wyłączony. Dzięki temu mamy pewność, że ta usługa jest, usługa WA Serve jest całkowicie wyłączona i już nie będzie nawet podczas ponownego uruchomienia komputera się włączać. Zauważyłem ostatnio, że ta usługa sprawia dużo problemów użytkownikom. Głównie przez to, że przepraszam, ale nie umiem się wysłowić. Zajmuje dużo zasobów, powodując wolną pracę komputera. Jednak na ten problem znalazłem kiedyś fixa na stronie McDonalda, Microsoftu. Także jeżeli macie problem z tą usługą, to radzę pobrać tego fixa i naprawić. Jeżeli natomiast, powróćmy do tematu, dlaczego wyłączamy ten Windows Update. Być może jakaś aktualizacja powoduje wrócę do mojego domyślnego ustawienia i być może jakaś aktualizacja powoduje problemy z działaniem komputera. Jednak nie musimy wyłączać całkowitego wtedy pobierania aktualizacji. Możemy wyłączyć tylko tą jedną aktualizację. I jak już wyszuka aktualizacje, które mam do pobrania, to wrócę do Was. Na razie spauzuję nagrywanie. OK, jestem już z powrotem. Jeżeli nie chcemy zainstalować jakiejś konkretnej aktualizacji,
dajmy na to aktualizacji sprawdzającej legalność systemu. Wchodzimy w panel sterowania Windows Update. Wybieramy tutaj te aktualizacje, które są obecnie dostępne. Natomiast później odznaczamy tą aktualizację, którą nie chcemy, żeby się zainstalowała. Dajemy prawym i ukryj aktualizację. Tak więc, tak jak mówiłem wcześniej, aby całkowicie wyłączyć aktualizowanie się systemu, musimy wyłączyć to panel sterowania w Windows Update w ustawieniach. Jednak wtedy właśnie krytyczne aktualizacje i tak będą pobierane, dlatego trzeba jeszcze wyłączyć tą usługę. No, ja osobiście odradzam robienia tego. Jeżeli jakaś aktualizacja sprawia Wam problemy, no to wyłączcie ją właśnie tutaj. To UPL Informatyk. Ja dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Hej. Szczegółowe wyjaśnienie przedstawionego zagadnienia znajdziecie na moim blogu. Zapraszam. Zapraszam także na Facebooka, gdzie znajdziecie informatykę z humorem.